Benjamin Franklin said, a penny saved is a penny earned. But come on, do you know how many goddamn pennies you'd have to save up to buy even the lowest end luxury sedan? Na tabletowe Anomalie 2 od polskiego studia 11-Bit Studios czekałem dość długo, bo aż pół roku. I tu bardzo zmuszałem się, żeby najpierw nie kupić gry na PC, później nie kupić gry na Mac, ale gdzieś tam sobie spojrzałem, jak to mniej więcej wygląda. Poczytałem recenzję, m.in. recenzję Marcina Kosmana, któremu gra się podobała. I kiedy tylko kilka dni temu na App Store pojawiła się wersja na iOS-a, czyli na iPada i na iPhone'a, od razu ją zakupiłem, chociaż przyznam, że cena nie jest specjalnie atrakcyjna. Mógł kosztuje aż 4,49 euro, co oczywiście na tak dużą pozycję nie jest dużą kwotą, natomiast generalnie na iOS-owe produkcje dla osób, które są generalnie przyzwyczajone do cen typu 0,89 euro, jest to troszeczkę większy wydatek, ale zdecydowanie warto. A warto między innymi dlatego, że gra wygląda fantastycznie. I tu 11-Bit Studios nie kłamało, mówiąc, że zamierza zrobić grę, która będzie wyglądać dokładnie tak, jak wygląda na PC-tach. Tak, faktycznie wygląda jak na PC-tach, oczywiście pod kątem wizualnym, natomiast nie ma tutaj tego dowódcy, który w PC-towej wersji był troszeczkę niezniszczalny. Tutaj interfejs dotykowy wymusza trochę inne sterowanie i ten dowódca znika, w sumie też nie jest potrzebny. No a poza tym Anomalie 2 to Anomalie 2, które znamy z PC-ta, czyli kilka godzin fajnej zabawy w tej odwróconej w formule Tower Defense, czyli polskim Tower Offense, które sprawdza się świetnie. Miałem przyjemność grać w jedynkę, przejść jedynkę, miałem przyjemność grać w Koreę, przeszedłem Koreę, a dwójka wydaje się trochę inną grą, zdecydowanie bardziej rozbudowaną i przede wszystkim trudniejszą. I tu nawet na tym najniższym poziomie trudności, czy na poziomie trudności normalnym, nie można iść po prostu bezmyślnie do przodu, strzelając sobie oczywiście automatycznie do wszystkich wieżyczek i mając nadzieję, że nic złego się nie stanie. Są momenty, w których trzeba naprawdę nieźle tymi palcami wymachiwać po ekranie dotykowym iPada czy iPhone'a, żeby to wszystko ogarnąć, no ale jest fan, o to właśnie chodzi. Także jeżeli czekaliście na Anomalię na tablety, to koniecznie kupcie, bo to jest naprawdę świetny tytuł, który moim zdaniem dużo lepiej sprawdza się na dotykowym ekranie niż na myszce. People are scared of you. I mean, look at your face. Who'd you get in a fight with? A Fable, right? Skusiłem się wreszcie na zakup nowej gry od Telltale Games, a dokładnie pierwszego epizodu The Wolf Among Us. I trzeba przyznać, że to jest tytuł zdecydowanie inny od The Walking Dead. To znaczy, wizualnie jest dość podobny, cała ta koncepcja przygodówki, w której mamy też wpływ naszymi decyzjami na dalsze wydarzenia, też jest podobny. Zasadniczo w dużej mierze rozgrywka też jest przeprowadzona w podobny sposób, natomiast gra jest zupełnie inna. Nie chodzi tylko o historię. Póki co nie ma tutaj tych emotions, które tak kierowały nami przy The Walking Dead. Te wybory moralne póki co w pierwszym epizodzie nie są specjalnie trudne, chociaż oczywiście się pojawiają. Natomiast trudno grze odmówić uroku i to jest dość ciekawe, bo to jest kolejna gra od Telltale Games, która w specyficzny i dziwny sposób przekonuje do siebie mnóstwo osób i każe czekać na kolejne epizody, każe wydawać pieniądze na kolejne epizody lub kupować całe paczki i wygląda na to, że może ta gra też powalczyć o jakiś tytuł, tak jak swego czasu The Walking Dead dostało tytuł gry roku. Nie bardzo wiem, gdzie jest ta magia, nie umiem tego znaleźć, nie potrafię tego wskazać, ale faktycznie pierwsza część, pierwszy epizod The Wolf Among Us bardzo mi się spodobał i jestem bardzo ciekawy kolejnych odsłon. Jeżeli czytujecie czasem GameZilla i czytaliście akurat recenzję nowego Batmana Arkham City Origins, to zapewne zauważyliście ocenę 1 na 10, którą wystawił grze Paweł Olszewski. I tu generalnie pojawiła się taka mała drama, w której jest dyskusja na temat tego, czy powinniśmy oceniać niżej, dużo niżej gry, które posiadają bugi uniemożliwiające rozgrywkę. Paweł Kamiński podczas grania do recenzji, naszej recenzji, również spotkał wiele bugów, wiele problemów z grą, wiele błędów, no jednak jemu udało się grę skończyć, chociaż oczywiście te bugi wpływały na samą rozgrywkę, wpływały na przyjemność płynącą z rozgrywki i też nie daliśmy jakoś specjalnie dużej oceny, ale no nam się udało przejść, daliśmy 2 na 5. Natomiast
Serwis GameZilla wystawił najniższą ocenę, bo nie ma u nich zera, czyli 1 na 10 za to, że nie można było skończyć gry, pojawił się bug, którego nie dało się w żaden sposób przeskoczyć, tu chodziło o wersję PS3. No i tutaj pojawiła się dyskusja, czy faktycznie powinniśmy oceniać tak nisko gry za to, że pojawia się tam bug, który uniemożliwia rozgrywkę. Marcin Kosą w smutkowym tekście zgadza się z Pawłem Olszewskim, zgadza się z serwisem GameZilla i też uważa, że ta najniższa ocena to jest coś, co powinna dostać gra, której się nie da skończyć. No ja tutaj powiem szczerze, zastanawiam się, co bym zrobił w takiej sytuacji, z tego względu, że to jest bug, który wiele osobom może, oprócz recenzenta, również nie pozwoli skończyć gry, no a jeżeli macie wydać 200 zł na grę, której nie da się skończyć, no to trochę niefajnie i dobrze, że serwis o tym informuje, skoro taki bug znalazł. Z drugiej strony, jeden błąd, który mógł się nie pojawić u kogoś innego, mógł się pojawić w innej formie, albo mógł się, tak jak mówię, w ogóle nie pojawić, gdyby gra była testowana na innej platformie, czy nawet na innej konsoli, tej jednej konsoli, na jakimś innym PS3 przecież mógł się nie pojawić, to czy faktycznie taki błąd powinien całkowicie przekreślać to, jaka jest gra? No i to jest dobra okazja, żebyśmy wszyscy zastanowili się nad tym, co jest najważniejszą częścią recenzji. Czy masa tekstów, w której jest pokazane plusy, minusy gry, opis grafiki, opis sterowania, przeróżne rzeczy, które się w grze dzieją i dużo emocji autora tej recenzji, no bo przecież gra jakoś na niego wpływa. Czy najważniejsza jest ocena? No w mojej opinii, jeżeli mamy masę tekstów, w której zawarte jest mnóstwo treści ciekawszych lub mniej, no to powinniśmy się na tym skupić, a ocenę traktować jako uzupełnienie tej recenzji. No a wygląda na to, że w przypadku recenzji Batmana najważniejsza była ocena, czyli 1 na 10, a nie to, co Paweł Olszewski zawarł w recenzji. To jest niefajne, czytajcie recenzję. W dzisiejszym kąciku muzycznym bardzo krótko Katatonia, Szwecja. W ubiegłym roku wydali album Dead and Kings, w tym roku natomiast wydali album Deathrond and Unthroned, który jest takim specyficznym albumem przedstawiającym te same utwory z tej ostatniej zeszłorocznej płyty w zupełnie nowych aranżacjach akustycznych. Totalnie inna muzyka, choć tak naprawdę to są te same kompozycje, te same słowa, te same nuty zagrane inaczej, no może troszeczkę inne nuty, no ale zasadniczo to są te same utwory w zupełnie innej aranżacji. Ciekawy eksperyment, moim zdaniem płyta lepsza od poprzedniej, czyli od oryginału. Ja się w niej zakochałem, koniecznie ją sprawdźcie, jeżeli lubicie takie trochę sentymentalne, może nie mroczne, ale smutne i melodyjne granie. Tylko pamiętajcie, tam nie ma szatana. No i to tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia i zobaczenia. Zobaczenia i usłyszenia, bądź tylko usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, hej! Patterns of death overwhelms fixate.